Panie komendancie, kilka dni temu policja obchodziła swoje święto. W związku z tym chciałem zapytać, czy pan otrzymał jakiś awans czy odznaczenie i ilu policjantów z rejonu, z powiatu koneckiego takie awanse i odznaczenia otrzymało z tej okazji? Tak jak co roku w okolicach 24 lipca organizujemy również w powiatach i w tym roku również zorganizowaliśmy święto policji w Komendzie Powiatowej. Odbyło ono się 15, wcześniej, przed świętem, ale tak to organizujemy, bo jest 13 powiatów w województwie. Każdy z komendantów wojewódzkich chciałby być, odwiedzić nas przy okazji. Dlatego też 15. Odbyło się w piątek. Ja osobiście nie otrzymałem żadnego awansu, bo w ubiegłym roku awansowałem na stopień inspektora, natomiast mój zastępca, podinspektor Waldemar Cisowski, otrzymał awans o stopień wyżej na młodszego inspektora. I kilkudziesięciu policjantów awansowało w stopniach od samego początku, tam z posterunkowego na sierżanta i nawet oficerski awans również był, jeden z dyżurnych dostał z komisarza na nadkomisarza awans. Także kilkudziesięciu policjantów otrzymało awanse, kilku policjantów otrzymało odznaczenia resortowe, kilku policjantów otrzymało odznaczenia, bym tak powiedział, strażackie. Także naprawdę w tym roku dużo policjantów mogło spokojnie świętować. Rozmawialiśmy chyba rok temu i mówiliśmy między innymi o bezpieczeństwie mieszkańców. Chciałem pana teraz zapytać, czy mieszkańcy naszego powiatu mogą się czuć teraz bezpieczniej niż w latach poprzednich? Mnie jakby trudno jest z tej pozycji wypowiadać się za ocenę mieszkańców, ale spróbuję jednak, dlatego że czuję się jakby w pewnym sensie uprawniony, ponieważ bywam na sesjach powiatu, na sesjach Rady Miasta, na sesjach w urzędach gminy, spotykam się z radnymi, z sołtysami, rozmawiam z ludźmi, sam też mieszkam w określonym środowisku i naprawdę cieszy mnie to bardzo. Nie jest to jakby moja bezpośrednio osobiście zasługa, ale zasługa całej Policji Koneckiej, że jednak coraz częściej słyszę o pozytywnym działaniu policjantów, że ludzie, naprawdę mieszkańcy naszego powiatu czują się bezpiecznie. Oczywiście nie robiliśmy pisemnego sondażu, ale mówię, te spotkania dają mi bardzo dużo, bo ludzie zadają mi pytania, ludzie podpowiadają mi, gdzie policjanci dobrze by było, żeby się pokazali i dobrze by było, żeby zareagowali, ale coraz częściej na tych spotkaniach dowiaduję się właśnie od samorządowców i od ludzi, zwykłych ludzi będących na sesjach, bo też tacy są, bo są tam przecież sołtysi, są przedstawiciele różnych grup społecznych, mówią mi o tym, że są zadowoleni z pracy policjantów powiatu koneckiego. Panie komendancie, czy zmalała liczba najbardziej, można tak określić, drastycznych przestępstw typu zabójstwa, napady, rozboje i czy zwiększyła się ich wykrywalność w porównaniu do lat poprzednich? W ocenie poprzednich lat, jeśli chodzi o te takie poważne przestępstwa kryminalne, to rzeczywiście jest znaczna poprawa. Wiele elementów ma na to wpływ. Oczywiście nasza praca, aktywność policjantów to raz, ale i uwarunkowania społeczne. Dzisiaj jest coraz mniej przestępstw typu rozboje, dzisiaj jest coraz mniej przestępstw typu włamania, ale w których straty były bardzo duże kiedyś, nie? Zabójstw, praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ten najcięższy gatunek przestępstwa na terenie powiatu, to są przypadki w zasadzie sporadyczne. W związku z powyższym mogę tak powiedzieć, że zmniejsza się z roku na rok ilość przestępstw groźnych dla, bezpośrednio dla ludzi, dla społeczeństwa, natomiast zwiększa się ilość przestępstw typu, bym powiedział, oszustw wszelkiego rodzaju, wyłudzeń wszelkiego rodzaju, czyli takich jakby trochę w sferze intelektualnej, internetowej i tak dalej, i tak dalej. Czy poprawiła się sytuacja na naszych drogach i ulicach? Co z tak zwanym piractwem drogowym, panie komendancie? To jest temat bardzo trudny do zrealizowania z naszego punktu widzenia, bo jak doskonale pan redaktor wie,
wypadki drogowe, kolizje, to nie tylko obecność policjantów na drodze, to również stan dróg, to również infrastruktura, to cała inżynieria dotycząca dróg, bo tam się cała ta, powiedzmy, wszystkie zdarzenia będące na drodze to tego dotyczą. Ale oczywiście poprawiła się o tyle, że z roku na rok jest więcej policjantów w ruchu drogowym. W tym roku otrzymaliśmy dodatkowy pojazd, który pozwala nam, mówimy o Alfie Romeo, który pozwala nam kontrolować jakby bezpieczeństwo na drogach poprzez badanie prędkości niekoniecznie statycznie, czyli w trakcie ruchu. To jest bardzo ważna rzecz. Samochody, motocykle w tym roku również dwa otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej, więc jakby w tym kierunku jest lepiej. Natomiast w ocenie ilości zdarzeń drogowych statystycznie jest gorzej niż w ubiegłym roku. Ja się cały czas nad tym zastanawiam. Próbujemy tutaj zaangażować wszelkiego rodzaju instytucje, właścicieli dróg, samorządy, samych mieszkańców, bo to przecież to mieszkańcy najczęściej są albo sprawcami, bądź pokrzywdzonymi w tych wypadkach, w kolizjach i tak dalej. Żeby uświadamiać, że kwestia wieczorów, pór takich, kiedy powinno się być widocznym na drodze, kwestia alkoholu to jest też bardzo ważna rzecz, więc tu my naszą pracą, ja tak to oceniam, robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wyeliminować wszystkie te elementy, które mogą mieć wpływ na zagrożenia drogowe. Natomiast jeśli chodzi o piractwo drogowe, no jest kwestia jakby rozumienia tego. Ja wiem, że jest problem. Docierają do mnie sygnały od poszczególnych mieszkańców, że są odcinki dróg albo miejsca, szczególnie w mieście, gdzie młodzież, szczególnie młodzi ludzie pozwalają sobie na to, żeby właśnie dym poszedł z opon i tak dalej, i tak dalej. Trudno mi jest ocenić, czy udaje nam się z tym skutecznie walczyć. Reagujemy na każde takie zgłoszenie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.